Na całym świecie żyją wyznawcy różnych wiar. Każdy z nas ma prawo do własnych poglądów religijnych. W Ostródzie, tak jak w każdym innym mieście, żyją ludzie o różnych religijnych poglądach. Od 20 do 22 lipca na stadionie przy ulicy 3 Maja odbywał się Kongres Świadków Jehowy. Dzień przed rozpoczęciem trzydniowego spotkania wyznawcy tej religii sami sprzątali ostródzki stadion. Czujemy się gospodarzami tego miejsca. Jak się zaprasza gości, to chcielibyśmy, żeby to miejsce wyglądało schludnie, żeby wyglądało ładnie, żeby wyglądało czysto. Stąd też nasze sprzątanie. No a trzeba przy tym pamiętać, że nigdy nie ma takich miejsc, które są oficjalne, otwarte, żeby one były dogłębnie czyste. Dlatego staramy się, aby taki obiekt był dobrze wysprzątany. No, mogę dodać jeszcze to, że tego rodzaju obiekty w tym czasie są dla nas takim miejscem właśnie wielbienia naszego Stwórcy, więc tym bardziej chcemy w ten sposób oddać Mu cześć i chwałę czystym miejscem. Spotkanie przebiegało pod nazwą Strzeż swego serca. Stadion w Ostródzie może pomieścić 5 tysięcy widzów. W miniony weekend każdego dnia trybuny obiektu były prawie wypełnione. Świadkowie Jehowy w tak dużym gronie spotykają się tylko raz w roku. Bardzo wierzymy w to, że Pismo Święte jest natchnione przez Boga i te Pismo Święte używamy na co dzień w życiu prywatnym. Ono kształtuje nasze rodziny, dzieci, małżeństwa. Dzięki radom z Pisma Świętego, można powiedzieć, nasze życie jest lepsze, a mało tego, nawiązujemy tą bliską więź ze Stwórcą, a także stajemy się takim, myślę, że lepszym dla społeczeństwa człowiekiem. Do tej wspólnoty religijnej dołączają ludzie w różnym wieku, niegdyś wyznający inne religie. Ważnym momentem w życiu Świadków Jehowy jest chrzest. Sakrament ten odbywać się może tylko na kongresie, dlatego w Ostródzie 22 osoby przyjęły go. Świadkowie Jehowy na kongresach przeżywają tą niezwykłą chwilę, jaką jest chrzest. Symbolika jest dość prosta. Wracamy do czasów, kiedy to Jezus Chrystus był jeszcze na ziemi. Wtedy to, kiedy Jan Chrzciciel go chrzcił, to jak pamiętamy, chrzcił go w Jordanie. I wtedy Jezus został zanurzony całkowicie w wodzie. Nie było w ogóle mowy i nie ma mowy o tym, żeby był w jakiś sposób pokropiony. Więc to oznacza, że od tamtej pory Świadkowie Jehowy, bo chcemy przestrzegać tego wzoru, który Jezus nam zostawił, dzisiaj również dokładnie w ten sam sposób chrzczą. Co prawda nie ma tu rzeki Jordan, ale woda jest dostępna i woda jest pewnego rodzaju symbolem. W całej Polsce w okresie wakacji ma odbyć się 17 kongresów. Świadkowie Jehowy skupieni są w tak zwanych zborach. Szacuje się, że 8 milionów wyznawców działa w 109 tysiącach zborów. Każde miasto słynie z kogoś lub z czegoś. Znakiem rozpoznawczym Nidzicy jest zamek. I choć zainteresowanie obiektem rośnie z roku na rok, władze ubolewają, że wabik na turystów nie przynosi zaiste niezbędnych złotówek. To i zawsze jest taka dyskusyjna sprawa. No, jeśli chodzi o jakieś dochody z zamku, no to są raczej symboliczne. Natomiast wydatki związane choćby z remontami, tymi najpilniejszymi, bo no, my mówimy teraz o remoncie dachu, tak? A potrzeb jest znacznie więcej. Natomiast zamek jest takim magnesem, który przyciąga również turystów, jest wizytówką, jest takim, można powiedzieć, logo Nidzicy, tak? Czyli symbol. No, każdy, z kimkolwiek się rozmawia gdzieś na temat Nidzicy, zaraz kojarzy Nidzicę z tym naszym krzyżackim XIV-wiecznym zamkiem. Wydatków przybywa, a pieniędzy nie. W Urzędzie Miasta przykładają jednak wszelkich starań, by fundusze na remonty pozyskiwać. Jak widać, skutecznie. Modernizacja ruszyła pełną parą. Na terenie obiektu robotnicy mają ręce pełne pracy. Zrobiliśmy najpierw, tak jak mówiłem, w ubiegłym roku zakres taki rzędu ponad 200 tysięcy, w tym roku 670 tysięcy. No tu udało nam się uzyskać dofinansowanie ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prawie 300 tysięcy złotych. No zostaje jeszcze przedzamcze, także to już jak gdyby z górki. Turyści będą mieli na czym oko zawiesić. Zamek już teraz działa na zwiedzających wabiąco. Po liftingu i paparazzi się tu namnoży. W ubiegłym roku robiliśmy dach, wschodnią połać tej dużej bryły głównej zamku. Teraz robimy krużganki
górne w południowej i w północnej części i krużganki dolne w części wschodniej. Dochodowy obiekt może i to nie jest, ale rozpoznawalny bez wątpienia tak. Gdyby nie zamek, Nidzica zwykłą mieściną by pozostała, w której nawet o grupce turystów co najwyżej by można pomarzyć. A tak, to chociaż lokalni przedsiębiorcy mają nowych, choć tymczasowych klientów. km. Właśnie taki dystans dzieli Działdowo i jego okolice od bliźniaczego powiatu. Współpraca zagraniczna samorządu działdowskiego z samorządem Hersfeld-Rotenburg rozwija się od 10 lat. Z okazji jubileuszu odbyła się w lipcu kolejna wizyta delegacji niemieckiej. Do Polski przyjechali m.in. starosta i przewodniczący rady. Goście z zachodu jak co roku wyrazili chęć współdziałania w zakresie szkolnictwa, służby zdrowia, wymiany młodzieży, ale także pomiędzy organizacjami społecznymi i środowiskami samorządowymi. Nawiązanie stosunków nastąpiło już w 2000 roku. Akt o współpracy podpisano jednak 1 czerwca 2002. Na przełomie dekady udało się zrealizować wiele przedsięwzięć – sportowych, muzycznych, kulturalnych czy na przykład ekologicznych. Wzajemne wizyty były skrupulatnie dokumentowane. Nie inaczej było podczas tegorocznego spotkania, na którym dominowały zagadnienia związane z różnymi formami organizacji pracy i działalności środowisk seniorskich, funkcjonowaniem organizacji pozarządowych i szeroko rozumianej opieki społecznej. Minione dziesięciolecie uznano za owocne. Minione lata obfitowały w różnego typu wydarzenia o charakterze sportowym, kulturalnym, edukacyjnym, związanym z opieką zdrowotną, a także właśnie z pomocą społeczną. W 2005 roku zorganizowaliśmy wystawę promującą walory społeczno-gospodarcze powiatu działdowskiego. W 2006 roku odbyły się z kolei wystawy tutaj Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, Pracownia Malarstwa Młyn wspólnie z Kunstverein z Bad Hersfeld zorganizowały wystawę na Zamku Działdowskim. W kolejnych latach, w 2007 roku na przykład, odbyły się międzynarodowe spotkania muzyczno-taneczne, gdzie grupy i z Niemiec, i z Polski miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności. W kolejnym roku odbył się na przykład turniej sportowy w Bebrze. Także co roku inny jest zakres tematyczny, niemniej jednak co roku coś ciekawego się dzieje. Wizyty pozwoliły na wzajemną wymianę informacji, wiedzy, doświadczeń oraz przedstawienia sposobów i metod realizacji zadań z zakresu administracji publicznej w Polsce i w Niemczech. Ważnym elementem, o ile nie najważniejszym, jest promocja zaprzyjaźnionych powiatów. Podczas zjazdów następuje wymiana broszurek i ulotek reklamujących dane regiony. Mieszkańcy terenów Działdowskiego czy Hersfeld-Rotenburg niekoniecznie odczuli na własnej skórze efekty współpracy. Mimo licznych wystaw i koncertów, jak i innych form działalności, na temat bliźniaczych powiatów nie każdy mieszkaniec posiada wystarczającą wiedzę. Namiastką informacji, z którą warto się zapoznać, jest zamieszczony na stronie powiatu działdowskiego przebieg współpracy. Tu szczegółowo są opisane zrealizowane inicjatywy. Wakacje to czas, kiedy jedni udają się w dalekie podróże, inni podziwiają ciekawe miejsca i zakątki w Polsce, a dzieci i młodzież często wyjeżdżają na letnie kolonie. Są też niestety i tacy, którzy w lipcu i w sierpniu swój wolny czas muszą spędzić w domach z różnych przyczyn. Często rodziców po prostu nie stać na zapewnienie swoim pociechom pobytu na kolonii czy obozie. Wydaje nam się, że w tym roku chętniej więcej osób korzysta z proponowanych przez nas form. I to zarówno dzieci szkolne, jak i dorośli. I tu jeśli chodzi o dorosłych, to korzystają w formie zorganizowanej zakłady pracy, ale też takie grupy młodych ludzi, które się organizują na osiedlach, tak, przy szkołach ponadgimnazjalnych i korzystają z tych ofert. Z myślą o osobach, które zostały w Nidzicy, Zespół Obsługi Oświaty i Sportu przygotował bogaty program aktywnego spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy mają do dyspozycji dwa orliki, halę widowiskowo-sportową, plac zabaw oraz skatepark. Na wszystkich tych obiektach ZOIS przygotował zorganizowane turnieje i zabawy.
Działania są zaprojektowane do szerokiego odbiorcy, zróżnicowanego. Są to imprezy, które czynią z nas oglądaczy, ale przede wszystkim uczestników, bo stawiamy na taką rekreację. Aczkolwiek też w szkołach, wszystkie szkoły swoje boiska, place zabaw również udostępniają. Nie ma tam formy, że zorganizowanych, ale są bezpieczne, ponieważ instruktorzy również pracują. W najbliższą sobotę na Stadionie Miejskim odbędzie się zakończenie letniej Ligi Piłki Nożnej. Zapowiada się ładna pogoda i końcowe emocje, dlatego też zapraszamy do kibicowania piłkarzom. Jednak nie samą piłką nożną żyją Nidziczanie. Czeka nas tydzień, taki jak był na hali, tydzień Orlika, gdzie będą gry i zabawy dla dzieci. Siatkonoga, piłka nożna na małe bramki, na duże bramki, siatkówka, koszykówka, no i gry i zabawy dla dzieci ogólnorozwojowe, takie tory przeszkód. Tydzień z Orlikiem rozpocznie się od 13 sierpnia. Na tym jednak nie koniec pomysłów na spędzanie wolnego czasu na terenie gminy Nidzica. W zdrowym ciele, zdrowy duch, dlatego organizatorzy przez całe wakacje promują aktywny wypoczynek. Jest taki pomysł, studenci wychowania fizycznego, którzy będą przyszłymi adoptami właśnie zdrowego stylu życia, promocji, będą prowadzili zajęcia dla dzieci. To wszystko będzie właśnie połączone z, będą nam pomagać i organizować wspólnie z nami te wszystkie konkursy i gry, jak i zabawy dla dzieci i młodzieży. 18 i 19 sierpnia odbędzie się plażowy weekend z OIS-em przy Jeziorku Miejskim. Na zakończenie wakacji na miłośników skateboardu czeka nie lada atrakcja. Reaktywacja skate zawodów, które odbędą się 26 sierpnia. Nidziccy skateboardziści, Zespół Obsługi Oświaty i Sportu nie mieli problemów z porozumieniem się w tej kwestii. Jedni i drudzy byli otwarci na propozycje. Była się taka rozmowa, łącznie z tym, że zaproponowali nam nawet przedstawienie urządzeń, czy dokupienie urządzeń. To jest oczywiście sprawa otwarta, bo to jest sprawa budżetu, ale to jest niezwykle cenna inicjatywa i z takich podpowiedzi korzystamy. Więc skatepark otwarty i zawody połączone z takim festynem odbędą się na pewno w sierpniu. Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne. Wystarczą pomysłowi ludzie i chęć do współpracy i dobrej zabawy. Jak pokazują mieszkańcy gminy Nidzica, aktywna forma spędzania wolnego czasu przypadła im do gustu. Na terenie Ostródy oraz w jej okolicach kręcone są zdjęcia do kolejnych odcinków serialu emitowanego przez Telewizję Polską Życie nad rozlewiskiem. W produkcji występuje wielu znanych aktorów, m.in. Joanna Brodzik, Krystian Wieczorek, Jerzy Szejbal, Piotr Grabowski czy Anna Czartoryska. To właśnie te malownicze tereny Warmii i Mazur dla aktorów i członków ekipy filmowej przez dłuższy czas stają się po prostu domem, w którym mieszkają. Dlatego w ramach oderwania się od pracy samorządowcy postanowili sprawdzić ich umiejętności w dyscyplinie, jaką jest piłka nożna. 20 lipca na Orliku przy ulicy 21 stycznia rozegrano towarzyskie spotkanie. Nasi samorządowcy chyba przestraszyli się aktorów, dlatego sięgnęli po posiłki. Muszę zaraz wytłumaczyć, nie wszyscy samorządowcy grają w piłkę, także podparliśmy się dzisiaj oldboyami Sokoła, żeby skompletować ten skład i zagrać tutaj z naszymi aktorami. Widzę, że zainteresowanie jest bardzo duże. Byli gracze Ostródzkiego Sokoła mimo upływu lat pokazali na boisku spore umiejętności, dlatego po kilkunastu minutach gry na koncie drużyny w niebieskich strojach znalazło się kilka bramek. Mimo iż gospodarze od pierwszego gwizdka na boisku okazali się mało gościnni, aktorzy nie mogą tego powiedzieć o mieszkańcach Ostródy. Są bardzo gościnni, bardzo ciepło reagują na ludzi, którzy są w ekipie, bardzo przyjaźnie się do nas odnoszą, a my zostajemy do końca zdjęć, czyli to jest do końca lipca. Na mecz spóźniony dotarł starosta Ostrucki, który przyzwyczaił nas już, że w takich spotkaniach zajmuje pozycję bramkarza. Z ławki rezerwowych po kilku minutach miał już swoje pierwsze spostrzeżenia. Bo jakby patrzeć na ilość kilogramów, to nieźle tu ważymy. Natomiast fantastycznie. Cieszymy się, że aktorzy są, że chcą z nami rywalizować. A na boisku zobaczymy, kto jest lepszy. Kibice byli świadkami wielu bramek. Po regulaminowym czasie gry padł wynik 11-11. W rzutach karnych lepsi okazali się Ostrudzianie, którzy pokonali ekipę Życia nad rozlewiskiem 4-3. Zanim aktorzy pożegnają się z Ostrudą, rozegrają jeszcze rewanż z samorządowcami, który odbędzie się 30 lipca o godzinie 20 na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy 3 Maja.
W Nidzicy mają bogaty księgozbiór i atut godny pozazdroszczenia. Potrafią zaspokoić najbardziej wybredne gusta moli książkowych. Na półkach publikacji coraz więcej, zakupione tytuły cieszą się zainteresowaniem. Ogólnie rzecz ujmując, czytelnicza sielanka w murach Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Ostatnio był taki zakup, taki ogólniejszy jeden. Było trochę biografii, biografia Coco Chanel, biografia Violety Villas. Poza tym takie książki obyczajowe. Ostatnim nabytkiem, jaki poczyniliśmy, było zakup około 50 woluminów literatury fantasy, zakupionej w związku z odbywającym się na zamku festiwalem fantastyki. Kupiliśmy kilka pozycji pisarza Webera, który był honorowym gościem na tym festiwalu. I książki te już w sierpniu będą dostępne dla naszych czytelników. No, ale że tak to już na tym świecie jest, że nie każdemu idzie tak łatwo dogodzić, pracownicy nie tylko w lektury zaopatrują placówkę. Filmy. To one mają leniwych Nidziczan do zamku werbować, a śladem mieszkańców mają podążać wczasowicze. Trzeba przyznać, metoda to skuteczna. Filmy mają wzięcie, książki rozchodzą się jak świeże bułeczki. Odwiedzają nas także turyści, zapisują się turyści, którzy tu spędzają czas w okolicach Nidzicy na miesiąc bądź dwa, także takich też mamy czytelników i chętnie odwiedzany jest po prostu biblioteka tu na zamku też. Przy okazji odwiedzin zamku turyści na ten miesiąc, dwa też się chętnie zapisują i korzystają z naszych zbiorów. Czyli na brak czytelników nie możecie narzekać? Nie narzekamy, nie narzekamy. Cieszymy się bardzo i zawsze zapraszamy naszych czytelników, naszych mieszkańców tutaj do biblioteki. Lato czy zima, w bibliotece na brak pracy nikt nie narzeka, bo któż z nas nie pragnie od czasu do czasu przenieść się do innej czasoprzestrzeni, zwłaszcza gdy atrakcji w okolicy brak. Dobra książka lub produkcja filmowa bez wątpienia jest tego gwarancją, a z bolesnym powrotem na ziemię i do dnia codziennego po prostu trzeba się pogodzić. Dwudziestego lipca na Stadionie Miejskim w Działdowie odbył się turniej piłkarski o Puchar Starosty Działdowskiego. W jednodniowych zmaganiach udział wzięły trzy drużyny: miejscowy Start, drugoligowy Lech Rypin i Sokół Ostróda. Do Działdowa miała przyjechać drużyna Polonii Warszawa grająca w młodej ekstraklasie. Do przyjazdu zespołu ze stolicy jednak nie doszło. Trzy drużyny grały systemem każdy z każdym, a mecz trwał 2 razy 30 minut. Po jego zakończeniu wykonywane były rzuty karne. W pierwszym spotkaniu Start Działdowo zmierzył się z Sokołem Ostróda. W regulaminowych 60 minutach piłkarzom obu drużyn nie udało się zdobyć bramki. W rzutach karnych lepsi okazali się podopieczni Wojciecha Tarnowskiego, którzy wygrali w karnych 5-4. Kolejnym rywalem Sokoła w tym turnieju był Lech Rypin. To było jednostronne widowisko. Ostródcy piłkarze w tym sparingu przegrali aż 4-0. W rzutach karnych ulegli rywalom 5-4. W pojedynku Lecha Rypin ze Startem Działdowo padł wynik 3-1. W karnych lepsi okazali się drugoligowcy z Rypina, którzy pokonali gospodarzy 4-3. Puchar Starosty Działdowa wygrała drużyna Lecha Rypin z 6 punktami na koncie. Drugie miejsce zajął Start Działdowo, a trzecie Sokół Ostróda. Historia Polski i Litwy od czasów średniowiecza przeplatała się na przestrzeni wieków. Po zakończeniu II wojny światowej nasz kraj posiadał namiastkę niepodległości, stając się państwem tzw. bloku wschodniego. Litwa miała mniej szczęścia, bowiem stała się jedną z socjalistycznych republik radzieckich. O drodze do pełnej niepodległości naszego sąsiada opowiada wystawa, którą można podziwiać w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie. Ta droga była na pewno ciężka, ponieważ od utracenia niepodległości, czyli od zanektowania Litwy przez Związek Radziecki w 1940 roku, Litwa tak naprawdę zniknęła z map świata. To była jedna z republik radzieckich, Związku Radzieckiego, bez prawa głosu. Zaczęły się bardzo potężne represje, tysiące, dziesiątki tysięcy osób wywieziono. To byli ludzie, tak jak wszędzie, w każdym proporcjonowanym społeczeństwie, inteligencja, ludzie majętni, zasobni, którzy mogli zmienić rzeczywistość, tak? Oni mieli głos społeczny. To wszystko, ich wszystkich wywieziono, wyrzucono w stepy kazachskie czy na Syberię. W większości już nigdy nie wrócili, tak? To był ciężki czas.
Na wystawie możemy zobaczyć, jak litewska opozycja oraz społeczeństwo próbowało walczyć z narzuconym im reżimem. Nasi sąsiedzi pełnej niepodległości nie mogliby odzyskać, gdyby nie pomoc polskich przyjaciół. Litwa sporo zawdzięcza Polsce, polskiej Solidarności, ruchowi Solidarność, w tych działaniach na rzecz uzyskania przez Litwę niepodległości. Wiem, że czerpali z doświadczenia polskich kolegów, używali drukarni solidarnościowych w Polsce, którzy drukowali jakieś ulotki w języku litewskim. Wystawa na zamku ma nie tylko przybliżyć historię Litwy, ale również zachęcić do odwiedzenia tego małego państwa. Zachętą dla wszystkich mogą być zdjęcia lotnicze prezentujące stolicę tego bałtyckiego kraju. Wszystkich zainteresowanych tematyką Wilna oraz Litwy zapraszamy do czytelni na Ostródzkim Zamku. Mecze pucharowe rządzą się swoimi prawami. Często w takich pojedynkach odpadają faworyci, a zespoły spisane na porażkę święcą triumfy. Przed spotkaniem Sokoła Struda ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki wielu kibiców nie dawało szans podopiecznym Czesława Żółkowskiego. Spotkanie na trybunach przebiegało w zupełnie innej atmosferze niż poprzedni mecz z Jeziorakiem i Ława. Klub kibica powrócił na swoje Sokole Gniazdo i stamtąd zagrzewał do boju ostródzkich piłkarzy. Głośny doping chyba pomógł naszemu bramkarzowi, który tego dnia kilka razy świetnie interweniował. I choć w pierwszej połowie nasi piłkarze mieli szansę na zdobycie bramki, to w pierwszych 45 minutach goli nie zobaczyliśmy. Po przerwie w 62 minucie spotkania sędzia podyktował rzut karny. Uderzenie Radosława Kamińskiego obronił świetnie dysponowany tego dnia Piotr Sikora, który chwilę później wykazał się instynktem przy strzale głową jednego z piłkarzy Świtu. To był kluczowy moment meczu. Podopieczni Czesława Żółkowskiego chyba uwierzyli, że mogą w tym spotkaniu zwyciężyć. W 65 minucie Marek Śnieżawski zdobył bramkę na 1-0. W dalszej części spotkania gole już nie padły. Dzięki wygranej Sokół awansował do 1/32 Pucharu Polski. 26 lipca poznaliśmy najbliższego rywala. Ostrucka drużyna zmierzy się z Ruchem Radzionków. Drużyna ta została wycofana z rozgrywek pierwszoligowych na najbliższy sezon z powodu kłopotów finansowych. Spotkanie to już 1 sierpnia o godzinie 20 na stadionie przy ulicy 3 Maja.